Kiedy kobieta jest w ciąży, jej mózg przechodzi wiele zmian, które przygotowują ją do porodu. Zmniejsza się część mózgu odpowiedzialna za sygnały społeczne. Powoduje to, że mózg jest bardziej wydajny w opiece nad dzieckiem. Ale nie martw się, później to się zmienia. Po ciąży wraca do swojego standardowego rozmiaru. W ciągu dnia organizm produkuje 1 litr śliny. W ciągu roku jest to około 303 litrów. W czasie jednego życia można wypełnić śliną 2 baseny olimpijskie. Wyobraź sobie pływanie w takim basenie. Fuj! Ludzie mają jedną sekretną supermoc ukrytą w żołądku, nasz kwas żołądkowy. Jego pH wynosi około 1 i jest jedną z najbardziej kwaśnych substancji na świecie. Może rozpuszczać metale, a żołądek musi wytworzyć specjalny ochronny śluz, aby zapobiec rozpuszczeniu całego ciała. Ale nie próbuj jeść metali, mogą być toksyczne. Jeśli weźmiesz duży wdech, lewe płuco zostanie wypełnione znacznie mniejszą ilością powietrza niż prawe, ponieważ jest mniejsze. Serce zajmuje sporo miejsca, więc lewe płuco musi zrobić dla niego miejsce. Płuca są podzielone na płaty. Prawe ma 3, a lewe tylko 2 płaty. Twoje płuca nie są jedynymi organami, które nie mają proporcjonalnych rozmiarów. Nerki również są nieco inne. Lewa jest zazwyczaj trochę większa niż prawa. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad ich rozmiarem, są wielkości pięści. Wszyscy wiedzą, że rekiny mają mocne zęby, ale zewnętrzna warstwa naszych zębów, zwana szkliwem, jest tak samo mocna jak ta pokrywająca zęby rekinów. Szkliwo jest również najsilniejszą substancją w organizmie. Chroni nasze zęby przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, dzięki czemu można spokojnie jeść ulubione potrawy. Paznokcie u stóp rosną 2 razy wolniej niż paznokcie u rąk. A gdyby istniał sport olimpijski określający, który paznokieć rośnie najszybciej, ten od malutkiego palca zawsze byłby ostatni, ponieważ jest to najwolniej rosnący paznokieć ze wszystkich. Powodem tego jest to, że niektóre palce nie są używane tak często jak inne i nie mają tak dużego dopływu krwi. Istnieją dziwne zwierzęta, takie jak na przykład krewetki i kraby, które zrzucają swoje szkielety, aby rosnąć. Nie bądź zszokowany, gdy dowiesz się, że robimy to samo. Oczywiście nie zrzucamy szkieletu dosłownie, ale powoli regenerujemy nowy co 10 lat. Tak więc w ciągu całego życia zmienimy nasz szkielet około 8 razy. Wiele lat temu byliśmy gadami, takimi jak jaszczur ze Spidermana. Na szczęście ewoluowaliśmy i straciliśmy prawie wszystkie nasze gadzie cechy, z wyjątkiem trzeciej powieki. Inaczej, fałdu półksiężycowatego spojówki, który jest częściowo widoczny, na końcu oka blisko nosa. Gady nadal go mają, służy do ochrony i oczyszczania oka. Jeśli masz wieloźreniczność, twoje oko może posiadać więcej niż jedną źrenicę. Niestety nie poprawia to widzenia. W rzeczywistości może go pogorszyć. Choroba ta jest bardzo rzadka i zwykle rozpoczyna się w dzieciństwie, ale może również rozwinąć się w późniejszym okresie życia. Dermografizm to zazwyczaj nieszkodliwe skorzenie, które pozwala na wirtualne pisanie na skórze. Osoby cierpiące na tę przypadłość nie potrzebują notesów do prowadzenia notatek. Jeśli masz to schorzenie i lekko podrapiesz skórę, zaczerwienienie utrzyma się nawet przez pół godziny. Może to być pomocne na następnym egzaminie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Innym wyjątkowym schorzeniem, które występuje u niektórych osób, jest syndaktylia lub palce stóp złączone fałdem skórnym. Dzieje się tak, gdy palce są ze sobą zrośnięte. Nikt nie wie, co jest tego przyczyną, ale to nic poważnego. Czy wiedziałeś, że twój język jest tak unikalny jak twoje odciski palców? Ja też nie. Język posiada specjalne kształty i figury geometryczne, podobnie jak odciski palców, które różnią się w zależności od osoby. Kto wie, może w przyszłości będziemy odblokowywać nasze telefony, liżąc je. W pełni dorosły człowiek składa się z około 7 oktylionów atomów. Brzmi to nierealnie, ale to prawda. Ta liczba jest tak duża, że nie jestem w stanie wypowiedzieć jej jednym tchem. To 7,27 zer. Woskowina wygląda jak wosk, w dotyku jest jak wosk i smakuje jak... No oczywiście nie mam pojęcia, jak smakuje i proszę, nie próbuj się tego dowiedzieć. Chodzi mi o to, że w rzeczywistości nie jest to wosk. To połączenie tłuszczu, komórek skóry, brudu i potu jest ważne dla zdrowia uszu, ponieważ utrzymuje je w czystości. Kości są znacznie mocniejsze niż stal. Ta sama gęstość kości prawie zawsze góruje nad stalą. Jeśli jednak porównamy tę samą objętość kości i stali, kość złamie się wcześniej. Kości są lekkie i wytrzymałe. Gdyby były wykonane ze stali, bylibyśmy znacznie ciężsi i potrzebowalibyśmy znacznie więcej energii do poruszania się.
Kiedy się urodziłeś, miałeś więcej kości niż teraz, ponieważ większość z nich się zrosła. Dorosły człowiek ma 206 kości, podczas gdy dzieci mają ich 300. Niektóre z tych kości zbudowane są z chrząstki, która jest elastyczna i miękka. Najmocniejszą, najcięższą i najdłuższą kością jest kość udowa i najtrudniej ją złamać. Może wytrzymać nawet 30-krotność masy ciała lub około 2,7 kg. Technicznie rzecz biorąc, na kości udowej można by postawić dwa małe samochody i nic by się nie stało. Bioluminescencja to talent, który posiadają niektóre zwierzęta, takie jak na przykład skalary i świetliki, oraz ludzie. Tak naprawdę świecisz w ciemności. Naukowcy odkryli, że świecimy, ale blask jest 1000 razy słabszy niż to, co mogą wykryć nasze oczy. Możesz zobaczyć, jak świecisz, jeśli masz ultraczuły aparat. Ilość melaniny, którą masz w oczach, określa ich kolor. Brązowe oczy mają największą ilość melaniny, a niebieskie oczy mają jej znacznie mniej. Jednak osoby z heterochromią mogą mieć różne kolory oczu. Jedno może być niebieskie, a drugie brązowe, lub dowolnego innego koloru, co jest całkiem fajne. A czasami tylko połowa oka może mieć inny kolor. Kiedy kichasz, powietrze wydostające się z nosa i ust może przemieszczać się z prędkością prawie 161 km na godzinę. Kichamy, ponieważ jakaś substancja drażniąca dostaje się do nosa, a ciało chce ją usunąć. A jeśli kiedykolwiek słyszałeś o tym, że podczas kichania mogą wypaść oczy, pamiętaj, że to tylko legenda. Serce jest jedynym mięśniem, które pracuje przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Bije ponad 3 miliardy razy w ciągu życia człowieka i pompuje około 9,5 tysiąca litrów tego życiodajnego płynu dziennie. Dlatego należy o nie dbać, ponieważ pracuje wyjątkowo ciężko. Twoje czułe miejsce w łokciu, to w które się czasem uderzasz, nie jest kością, a nerwem. To dlatego, gdy się tam uderzysz, masz wrażenie, że 1000 mrówek pełza ci pod skórą. Nerw ten jest dość długi, zaczyna się w kręgosłupie, a kończy w palcach wskazującym i serdecznym. Prawie każdy z nas słyszał, że nasze nosy i uszy nigdy nie przestają rosnąć. Cóż, nie jest to prawdą. Nosy i uszy przestają rosnąć, gdy stajemy się nastolatkami, ale robią się większe wraz z wiekiem, ponieważ grawitacja je rozciąga. Kiedy się nie wysypiasz, mózg może dosłownie zacząć zjadać sam siebie. 13 neuronów ulega zniszczeniu, gdy się dobrze nie wyśpisz. To dużo mocy mózgu do stracenia. Zamiast kończyć ten odcinek ulubionego serialu, idź spać. Nie warto. Kiedy jesteś wypoczęty i zaznacz wystarczającej ilości snu, mózg jest w stanie wytworzyć energię elektryczną, która zasiliłaby żarówkę. Neurony mogą wysyłać więcej wiadomości niż wszystkie telefony na świecie razem wzięte. Poruszają się z prędkością około 241 km na godzinę, a sygnały przenoszone przez neurony ruchowe mogą podróżować dwa razy szybciej.